naszym filmiku i zapraszamy. Pokażę wam dzisiaj mojego pieska. To jest Hanka. Siedzi tu ze mną. Hania! Hania! Hania, babciu. No, cześć! No, cześć, Haneczko! Hanka ma 14 lat, już jest babcią. Hania, przywitaj się z widzami. Hania! No, Hanka, no co ty, mordko? To jest Hania. O. Hania, ona właściwie nie ma na imię Hania, tylko ona jest Hańcza. Myśmy jej dali zdrobnienie od imienia Hańcza, właśnie Hania. Lelochu jeden ty. Ty lelochu jeden ty. Mimo tego, że ma 14 lat, potyka się już na schodach i często ma problemy właśnie z chodzeniem po schodach. Jakoś się dzielnie trzyma i oby jak najdłużej. Dzisiaj u nas jak zwykle kolejny słoneczny, piękny dzień się zapowiada. Mamy dopiero 7 godzinę, jakoś zdążyłam się szybko wygrzebać, żeby nagrać dla was ten filmik. Myślę, że o, Laurusia jest z nami. Na szczęście, super bawi. Jest w miarę spokojna, mimo tego, że zęby jej wychodzą. Już ma dwie dolne jedynki. Ale jest okej. Nawet przesypia całe noce. To ostatnio jej się rzadko zdarzało. Potrafiła się budzić do 8 razy w ciągu nocy. I płakać. Teraz już jest okej. Mam nadzieję, że już tak zostanie i nie będzie robiła nam częstszych pobudek. Jak widzicie, tutaj mam stoczyki z mojego pierwszego filmiku. No, muszę powiedzieć, że rosną przewspaniale, mimo tego, że nie mają takich wzorcowych warunków, bo stoją w pełnym słońcu, gdzie wiem, że nie powinny. Różowemu popaliło trochę listki od słońca, no ale kurczę, jak widać, dobrze się mają. Na jednym i na drugim mam w sumie po 20 kwiatów. Podlewam raz w tygodniu wodą od stanu, nalewam wody tak do rantu, doniczki. Po godzinie tą wodę wylewam, no i co? I sobie fajnie rosną. Tego tutaj malucha po środku, którego widzicie. Malucha, to nie jest maluch, to jest biedak. Dostałam od znajomej do odratowania. On miał tylko te dwa duże liście, tu widoczne. No i postanowiłam, że coś z nim zrobię, może coś z niego jeszcze, może storczyki jeszcze z niego będą, że tak powiem. Wiem, że powinnam odciąć ten czarny trzon, który tutaj jest, ale było mi po prostu go szkoda, bo on miał, jak widzicie tutaj, te cztery ciemnozielone korzenie i myślałam, że gdy to wszystko usunę, wiem, że to powinnam oczyścić z tego czarnego, odciąć to w ogóle, ale bałam się, że jak odetnę też te korzenie razem z tym, to po prostu nic z tego odstorczyka już nie będzie. I wsadziłam do tego pojemnika z wodą. Nalałam tam wody odstanej, ale tylko tyle, żeby leciutko przysłoniło te zielone korzenie. To znaczy lekko tylko są te zielone korzenie namoczone w wodzie. No i proszę, wypuścił dwa liście. Minęły jakieś 2 miesiące. Wypuścił te dwa listki. Powypuszczał nowe korzonki. Jeszcze go tak potrzymam, aż te korzenie nie będą dłuższe. I wtedy posadzę go do podłoża. I myślę, że kurczę, felek, jeszcze ten storczyk wyjdzie i będzie całkiem fajnym kwiatkiem. A kto tu się tak nam praży na słońcu? Halo, Hania. Kto tutaj te stare kości wygrzewa w słoneczku? To jest tak, mówię wam, to jest tak spokojny, cudowny piesek, że naprawdę ona jest tak grzeczna. Pamiętam, że jak jeszcze nie mieszkaliśmy tutaj, tylko w Polsce, ja z mężem chodziliśmy do pracy. Hania, a może tak na nas spojrzysz troszeczkę? Ej, Haneczko. To ona, słuchajcie, potrafiła zostać 8 na ten czas, gdzie my byliśmy w pracy, a to było prawie pół dnia, niestety. Potrafiła zostać sama. Oczywiście przed pracą każdy z nią, albo ja, albo mąż, wychodziliśmy z nią na spacerek. Załatwiła się i mówię, że tak jak rano, o, już ją zmula, tak jak ją rano zostawiliśmy, to tak w tym samym miejscu była wieczorem. Także no, no niesamowicie, żadnych szkód, żadnych poprzegryzanych kabli, wiecie o co chodzi. Nic, nic z tych rzeczy. Naprawdę fajny, spokojny piechol, piechol. Teraz masz dobrze, nie? Bo masz ogródek i możesz się powygrzewać, tak? Stare kostki możesz sobie troszeczkę wygrzać.
No, także naprawdę fajny piesek, bezproblemowy. I super kochany, nie, Hania? No zobacz na nas trochę tutaj, spoglądnij na nas trochę. Jeszcze sobie pośpisz na tym słońcu, ty. No cóż, nie chcę, co zrobić. Jak już jesteśmy na ogródku, to pokażę Wam, o tutaj widzicie właśnie moją doniczkową uprawę truskawek. One już są trzeci rok tutaj u mnie w tych doniczkach. No i jakoś całkiem nieźle się mają. Naliczyłam, że miałam chyba, już troszeczkę tych truskawek zerwaliśmy. Miałam ich około 60. Ale jakoś idzie. A tutaj mam maliny od teściowej, dostałam krzaczek. Właśnie tutaj sobie rośnie. Też w zeszłym roku miałam bardzo fajnie, obrodziło mi w maliny. W tym roku również się zapowiada, że raczej będą. No i taki mam sobie tutaj malutki, przydomowy, warzywno-owocowy kącik. Tutaj mam Magi, również od teściowej. O, proszę, proszę, Hanka nam się odezwała. I to Magi również bardzo fajnie rośnie. Super, polecam do zupy. Naprawdę daje ekstra smak. O, a tutaj mam moją oliwkę. Ta oliwka już też ma swoją historię, bo mam ją też już chyba z 2 lata. Ja ją trzymam w doniczce, w sumie powinna się ją wkopać do ziemi. No ale już tak planuję to zrobić od tych 2 lat, jakoś tak mi nie było po drodze. Ona mi owocowała w zeszłym roku. W tym roku jakoś tak, nie wiem, te gałązki jej się rozłożyły na boki. W ogóle złamała mi się taka, tutaj miała taką fajną, bujną górę. Ułamało mi się to, bo tutaj w Anglii mamy bardzo duże wiatry. Niestety spadła i troszeczkę się połamała. Może w tym roku też będzie owocować, zobaczymy. A to jest mój łup z Tesco. Jest to facja japońska. Już kiedyś miałam tego kwiata, ale nie byłam za bardzo zadowolona z tego względu, że nie wiem, jakoś te liście rosły mi w dół. Taki był oklapnięty po prostu, mega. Mam nadzieję, że ten ma takie fajne, podoba mi się, bo naprawdę fajne takie wielkie liście. Mam nadzieję, że ten będzie rósł o wiele lepiej i że te liście nie będą szły tak w dół, tylko troszkę w górę. Nie wiem, czy to jest taka specyfika tego kwiatu, że te liście idą w dół. Może Wy wiecie, napiszcie. Czy on po prostu tak ma, czy ta, z tamtym było coś nie tak. Podoba mi się tu jeszcze, o, tam widać takie maleństwo wypuszcza. No mam nadzieję, że będzie mu u mnie bardzo dobrze. Tu jeszcze mam kaktusa. Właściwie to są w tej chwili 3. Te 2 tutaj z boku kaktusy to są dzieci tego kaktusa. A ten kaktus miał prawie 1 metr wysokości. Niestety od dołu zaczął mi tak taki korkowaty się zrobił, że tak powiem, i odcięłam go ostrym nożem w połowę. No, ten czubek w sumie miał najładniejszy, ten czubek odcięłam, posmarowałam cynamonem, odstawiłam na jakiś tydzień i wsadziłam koło tych maluchów do doniczki. Miałam nadzieję, że puści piękne korzonki. Tak też się stało właśnie, wypuścił piękne korzenie i teraz sobie rosną tutaj w trójkę. Mam nadzieję, że wszystkie 3 urosną mi do takiej wysokości, jak wtedy był ten poprzedni. W ogóle nie wiem jak Wy, ale ja kocham i uwielbiam doniczki te właśnie ceramiczne takie. Naprawdę fajne, fajne są, super. Mimo tego, że po jakimś czasie wychodzi na nich ten osad od wody, ale ja mam na to taki mały patent. Smaruję te doniczki oliwką dziecięcą i wtedy mam wrażenie, że ten osad tak jakby jest dużo mniej widoczny. Tak. Jeśli filmik Ci się podobał, proszę o subskrypcję i o lajka. I zapraszam na kolejny filmik już w niedługim czasie. Pa!